Czy wiecie, czym jest korowaj? Dziś Wam o nim opowiem. Aż do końca XIX wieku, w czasie wieczoru panieńskiego przyszłej panny młodej, starościny piekły korowaj, czyli kołacz weselny. Co to było? Ciasto z mąki pszennej, mleka, cukru i jaj, wyrabiane z zachowaniem wszelkich zwyczajowych rytuałów. Przed przystąpieniem do pracy starościny kreśliły nad naczyniem znak krzyża i krótko modliły się o udany wypiek. A gdy ciasto było już w piecu, kobiety podskakiwały, klaskały i trzonkiem łopaty chlebowej uderzały w piec, aby korowaj wyrósł piękny i wysoki. Miało to bardzo duże znaczenie, gdyż udany wypiek wraz z zachowanymi wszystkimi ozdobami, czyli niewielkimi guzkami i ptaszkami z ciasta umieszczonymi na wierzchu, wróżył młodej parze dostatek i małżeńskie szczęście. Zaś krzywy, popękany i niewyrośnięty uznawany był za złą wróżbę. Można było upiec tylko jeden korowaj, nawet jeśli nie wyszedł. I można było mieć tylko jedno wesele z korowajem. Dlatego nigdy nie pieczono go wdowom ponownie wstępującym w związek małżeński. A korowaj wygląda tak.